Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z cyklu Poradniki Lumpiary. Dzisiaj przedstawię Wam 10 skandynawskich firm, które powinniście znać i szukać ich w lumpeksach. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam do opowiedzenia, to zostańcie ze mną do końca. Mam nadzieję, że nie będę przekręcać nazw oraz nazwisk założycieli, no i przede wszystkim miejsc, z których pochodzą te firmy, ponieważ mam problemy z pamięcią, jeżeli dobrze pamiętacie, ciężko mi się na czymś skupić, ale lista jest, podpowiedzi internetowe też mam, więc wydaje mi się, że możemy działać. Marek jest 10, głównie pochodzą z Danii i Szwecji i na pewno są mega ciekawe. Proszę, żebyście się nie gniewali o obecność mojego gościa na planie, ale bardzo go lubię i jest ze mną tak naprawdę od początku. No i chciałabym, żeby był ze mną ciągle. Wydaje mi się, że jeżeli macie z tym problem, że występuje tutaj jakiś rekwizyt z filmu, to wydaje mi się to trochę dziwne, ponieważ on się nie rusza, nie chodzi i nie wskoczy nagle do was do domu. Wiem, że może jest trochę straszny, ale ja lubię horrory. Żyję z nimi na co dzień, bo często je oglądam, zwłaszcza te vintage'owe. I to jest taki mój znak rozpoznawczy. Niekoniecznie Chanel musi być miękka i gładka, i różowa, i kolorowa, i wiecie, o co mi chodzi. To, że kupuję jakieś tam ciuchy i się nimi chwalę, nie znaczy, że jestem taka wiotka i bez jakiegoś zainteresowania innego niż ciuchowe, więc to jest mój synek. Mam nadzieję, że nie uciekacie przed nim i zostaniecie ze mną do końca. Już tutaj widzę, że połamanie języka nastąpi prędzej czy później. No ale lecimy. Na miejscu pierwszym wypisałam sobie It Is. Pisze się to E-I-T-Y-S. Ja całe życie czytam, całe życie, cały czas odkąd znam tą firmę, czytam to It Is. Ale Google tłumacz podpowiedział mi It Is. I jest to firma, uwaga, czytam, założona przez Maxa Schillera i Jonathana Hirschfielda. Mam nadzieję, że dobrze. I w 2013 roku mieli swój debiut. I zobaczcie te buty. Dzięki tym butom oni są dla mnie znani. Ta firma jest dla mnie znana. Z tego, co wyczytałam, pochodzą ze Szwecji. I robią ciuchy, jeżeli sobie zobaczycie tutaj na zdjęcia, które są takie streetwearowe, ale gdzieś ładnie przeczytałam, że ich ciuchy są przepuszczone przez filtr taki skandynawskiej klasyki, bo te ciuchy są takie skandynawskie, takie basicowe, takie gładkie, dobre jakościowo, ale nie takie, wiecie, jak na przykład włoskie albo, no najbardziej włoskie, bo zaraz mi przychodzi do głowy Versace. Myślę sobie, że to nie będzie długi film, bo mam 10 firm, o każdej będę mówić z minutę, no to z tymi innymi moimi dopowiedziami myślę, że zmieścimy się w 15 minutach. Odrobinkę powiększyłam kadr, bo zauważyłam, że jak się do Was zbliżam, to obcinam sobie pół głowy. I było to troszkę wkurzające, ale teraz powinno już być lepiej. Ale lecimy dalej. Kolejna firma pochodzi z Danii i mam nadzieję, że wypowiem to dobrze, bo nie sprawdzałam tego w Google. By Malene Birger. I tutaj mi mówią, że jest to międzynarodowa, luksusowa marka odzieżowa, która zrodziła się w Danii. Obecnie firma ta posiada szeroką sieć dystrybucji swoich ubrań obejmującą ponad 40 krajów. Jeżeli szukacie ciuchów eleganckich, dobrych jakościowo, z dobrych materiałów, to zdecydowanie polecam. Często te ciuchy są trochę bardziej wzorzyste, nie są takie nudne i mega stonowane, ale nadal widać w tym ten skandynawski sznyt, tą taką miłość do takiej jakościowej mody. Zdecydowanie polecam. Szczerze mówiąc, miałam w rękach mnóstwo ubrań i nie przypominam sobie, aby chociaż jedna rzecz z tej firmy była z poliestru. Poważnie, głównie jest to bawełna, len, jedwab. Naprawdę bardzo ciężko uświadczyć tam czegoś poliestrowego. Nie wiem nawet, czy oni tak naprawdę go używają. No pewnie do kurtek. No ale to chyba dosyć oczywiste. Kolejna firma, którą znam z lumpów i wielbię, ponieważ są tak samo jakościowe,
To jest Heart Made by, przepraszam, Julia Fagerholt. No naprawdę uwielbiam, miałam kilka rzeczy i wszystkie były tak samo jedwabne. Czytam wam opis ich ze strony. Heart Made powstało w 1998 roku, od tego czasu marka stała się oddaniem wyrafinowanemu, artystycznemu i skandynawskiemu minimalizmowi z pięknymi nadrukami i wyrafinowanym wyrazem. Każda kolekcja tworzona jest z zamiłowania do dobrego rzemiosła, z ręcznie robionych kreacji i specjalnie dobranych materiałów, które przetrwają sezon po sezonie. I naprawdę zgadzam się z tym, nie miałam wielu rzeczy, ale cały czas gdzieś tutaj wrzucam wam zdjęcia, które znajduję w Google. Uważam, że te ciuchy naprawdę są mega. I szczerze mówiąc, ja już od dłuższego czasu mam takie poczucie, że jakoś tak niepotrzebnie zakorzeniliśmy sobie w głowie ten taki włoski i francuski luksus, czyli Dior, Gucci, Louis Vuitton, Versace. To wszystko jest takie jakieś pełne przepychu. I wiadomo, to jest... No okej, okay, bądźmy szczerzy, to też są jakieś jakościowe rzeczy, to nie są buble, wiadomo. Ale one są jakieś takie napchane tym, można sobie drogą firmę zaświeć logo. A kiedy oglądamy zdjęcia tych rzeczy i, no nie wiem, spójrzcie sobie też na Margiela, spójrzcie sobie na właśnie Anne de Meulemistir, zawsze będę się z tego śmiała. Spójrzcie sobie właśnie na te firmy, na tych projektantów. Te rzeczy są w większości gładkie, a one są piękne, jakościowe, wspaniałe materiały. Rozumiem, że ludzie dzielą się na tych, co lubią sobie poświecić logo i na tych, którzy wolą ubrać jedwabną, gładką bluzkę i wiedzą, że ona przetrwa z nimi lata. Chociaż nie twierdzę, że Gucci może nie robi jedwabnych rzeczy, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wygląda dziś. Ale... ta upartość taka siedzenia w tym koncernie LVMH, nie wiem jak to się czyta, czy to się czyta po angielsku, LVMG, MJ, bla 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 bla, wiecie o co mi chodzi, czy to jest słuszne i czy to jest potrzebne ludziom, właśnie torebka Chanel z logo CC i tak dalej. Fantastycznie jest móc to kupować, fantastycznie jest, kiedy stać się na to. I nieważne, nie chodzi mi teraz o nowe czy używane, nieistotne. Jeżeli ubierasz się z tym, co czujesz, a nie z tym, co promuje ci Vogue, bo no nie. Zaraz wam coś pokażę. To jest czasopismo, które odkryłam całkiem niedawno i szczerze mówiąc będę nadal zbierać Vogue, bo go lubię. Lubię oglądać te zdjęcia i napalać się na ciuchy, na które mnie nie stać. Ale to jest coś moim zdaniem lepszego, tak możecie mnie wyklnąć, no nie wiem, co chcecie. I tutaj to się nazywa Mad White i nie opiera się tylko na tym, co jest modne i trendy i w ogóle nie opiera się na ciuchach. To ogólnie chyba z tego, co wyczytałam w internecie, na początku chodziło tutaj tylko o architekturę, design, taki wiecie, wnętrz i tak dalej. I jest dodana też moda. Ale ta moda tutaj to są na przykład polscy projektanci, którzy jeszcze nie są mega znani, moim zdaniem. Jeżeli się mylę, to przepraszam. Zdjęcia tutaj to jest po prostu jakiś kosmos. Te zdjęcia rozwaliły mi czaszkę. W ogóle też są piękne zdjęcia. Ja nie mówię, że nie, ale to jest inna jakość, coś zupełnie innego. Ale chciałam wam przeczytać jedno zdanie, które tutaj się kryje. Dlaczego warto unikać trendów? Bo szybko przemijają, dają tylko chwilową radość i wymagają natychmiastowego zastąpienia. Jest to najbardziej widoczne w modzie, tylko nieco dłużej trend utrzymuje się w architekturze i designie. Dlatego warto stawiać na ponadczasowe rozwiązania, w modzie szukać klasycznych i prostych krojów, w świecie designu funkcjonalności, a w architekturze prostych, łatwych do aranżacji form. I love it. Musicie to mieć i obejrzeć, a jeżeli nie chcecie kupować, wydaje mi się, że dostępna jest wersja internetowa, ale też na TikToku możecie zobaczyć, wrzuciłam taki szybki przegląd. I żeby nie było, nikt nie zapłacił mi za reklamę. Kolejna firma, o której wspomnę, wspominałam o niej zresztą nieraz, jest to firma, którą sama bardzo lubię. Poznałam ją w Lumpeksach, nie znałam jej chyba wcześniej.
Charakterystycznym ich symbolem jest taka buźka kwadratowa i może już wiecie, o czym mówię, chodzi mi o Acne Studios. I tutaj piszą tak. Acne Studios od lat jest uważane za jedną z ukochanych marek odzieżowych mieszkanek Szwecji. Nieszablonowe podejście jej projektantów do tworzenia stylizacji zapoczątkowało mnóstwo intrygujących trendów. Marka wypromowała m.in. ciekawą wersję minimalizmu z elementami retro oraz styl unisex. Bardzo lubię ich rzeczy. Jeansy, kurtki. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że oglądałam kolekcję, która była chyba na wiosnę. Skandal, wtórność, połączenie Rico Owensa z Balenciagą. Nie wiem, dlaczego sobie to zrobili, bo są bardzo odkrywczy i mają swoje jakieś rzeczy i trochę mnie to zgubiło, ale oglądałam teraz właśnie kolekcję teraz na jesień i wrócili chyba do swojego klimatu. Było to zupełnie coś lepszego, o niebo lepszego. Znacie Acne? Co myślicie o tej firmie? Czy lubicie ich ciuchy? Szczerze mówiąc, poluję na buty, bo wydaje mi się, znalazłam parę par na Vinted i wszystkie mi się podobają. I chyba się na które zdecyduję. Rozważam między kolorem, który jest szaro-zielony, a takim mocnym różem, ale obie pary mi się strasznie podobają. Jak mi się uda, może kupię obie. Nie wiem, dlaczego ja sobie to robię. Ale napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tej firmie. Teraz firma, marka, której ciuchy wydają mi się bardzo eleganckie, jeżeli już je znajduję. Są to zazwyczaj jakieś garnitury, marynarki, spódnice takie ołówkowe, takie ciuchy, które kojarzą mi się z pracą w biurze. I nazywa się Filipa K. Dobra, powiem to po swojemu, dobra? Filipa K. Zawsze się z tego śmieję, że mam ciuch od Filipaka. W internecie piszą zaś o tym tak. Filipa K. to szwedzka marka odzieżowa, która jest członkiem Farwell Foundation. Inicjatywa wspiera członków i pracownice przemysłu odzieżowego w realizacji ich praw do bezpiecznego, sprawiedliwego i godziwego zatrudnienia. A teraz uważajcie, bo to jest bardzo ciekawe. Ubrania tworzone są z naturalnie barwionej jagodami aronii szwedzkiej wełny. Ekologicznie, naturalnie. I szczerze mówiąc, nigdy nie kupuję tych ciuchów, bo one po prostu zwyczajnie do mnie nie pasują. Nie lubię ołówkowych, obcisłych spódnic, ale marynarek też nie za bardzo, ale uważam zawsze, mam to w rękach, zawsze to zdejmę z wieszaka i muszę się temu przyjrzeć, ponieważ widać, że to jest mega jakość. Zawsze wrzucę to do tego koszyka, potem jednak odkładam, bo nie jest to po prostu w moim guście. Ale jeżeli traficie kiedyś w lumpie, to koniecznie zastanówcie się, czy to nie jest coś, czego potrzebujecie do pracy, na jakąś imprezę taką, na której trzeba być po prostu prosto ubranym. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Na jakieś takie drętwe spotkanie. Przepraszam. Gani to też duńska firma i też niby jest skandynawskie klimaty ma, ale coś to jest zupełnie innego. Jest wzorzyście, jest kolorowo, to już nie jest właśnie Filipa, to nie jest moim zdaniem Malene Birger, to jest coś zupełnie innego. Może chodzi o to, że to jest bardziej po prostu młodzieżowe. I szczerze mówiąc, ich sukienki zawsze mnie zachwycają. Ja ich nie kupuję, bo nie są w moim klimacie, są zbyt wzorzyste, ale widać jakość, widać tutaj właśnie tkaninę, widać materiał, widać właśnie, że to jest dopracowane i jest mega szczegółowe. I jeżeli trafi Wam się w lumpie i lubicie takie ciuchy, to ja na Waszym miejscu bym brała. Jeszcze tylko tak przy okazji wspomnę, że mam kilka pomysłów właśnie na poradniki i jeżeli chcecie je wszystkie zobaczyć i nic nie chcecie przegapić, to zachęcam do subskrybowania i wciśnięcia tego dzwoneczka tam na dole, wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. Przydałoby mi się chyba jakieś szkolenie z czytania tych wszystkich nazw tych marek. Kolejna firma, marka jest duńska i została założona w 1993 roku przez braci Klausa i Prebena Samsu. Nie wytrzymam. Firma nazywa się Samsu.
I oni zaczynali od sprzedaży biżuterii, potem dołączyli buty, dodatki i ciuchy. I mają linię damską i linię męską. I to też jest giga jakość i naprawdę to widać. To są świetne ciuchy i ja bardzo lubię, dlatego że są proste. W większości są gładkie, a jeżeli już są wzorzyste, to nadal są eleganckie. Swetry. Wiele razy namawiałam mojego męża właśnie, żeby nosił ciuchy z lumpa tej firmy, ponieważ ich swetry są giga. I ma chyba nawet tam z 5, bo już mu pokupowałam bez pytania. Często są zielone, a on kocha zielony kolor. Albo jakieś takie szaroziemiste. I to jest właśnie, wydaje mi się, że w tej firmie bardzo mocno widać właśnie ten styl Scandi. Taki gładki, ale taki, no taki wow, że to właśnie widać po tych tkaninach, że to jest coś mega. Koniecznie napiszcie mi, czy macie w swojej szafie, tam w komentarzach na dole, czy macie w swojej szafie coś z tych firm, o których już powiedziałam, albo za chwilę powiem o następnych. Jeszcze w tak zwanym międzyczasie przychodzę do Was z tymi okularami. Muszę Wam je pokazać, bo uważam, że są mega czadowe. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę w nich chodzić na co dzień, bo one są takie mocno wyraziste. Kupiłam je na Zalando Lounge za jakieś tam 49 chyba były. I nie pamiętam, co to było. Jakieś nic specjalnego. Jack and Jones, czyli zwykła pospolita sieciowa. Ale to mi się spodobały i teraz mam takie coś. Na modelce wyglądały tak, wiecie, wyraziście, a jak ja je zakładam, to się czuję, jakbym grała w black metalowym zespole i miała takie, wiecie, taki makijaż. Taki o. Z jednej strony mam takie, wow, ale wyjątkowe okulary, a z drugiej strony mam takie, o nie, to stara jesteś na to, oddaj je dziecku! O dziecku je oddaj! Kolejna firma, o której chcę Wam opowiedzieć, nazywa się Arket. Arket pochodzi ze Szwecji i to jest odłam H&M. Na początku tego nie wiedziałam, przeczytałam to właśnie przed chwilą i szczerze mówiąc trochę mnie to zaskoczyło. Bo to znaczy, że kolejna firma, o której będę chciała Wam powiedzieć, też jest od H&M. Arket zadebiutował na modowej scenie w 2017 roku. Sieć pojawiła się w portfolio szwedzkiej grupy H&M, która do tej pory dysponowała takimi markami jak flagowy H&M, COS, Other Stories, Weekday Monkey i bla bla bla. Rzucił nowe światło na postrzeganie sieciówek i nic dziwnego, że szybko zdobył uznanie na rynku. Marka Arket wywodzi się ze Szwecji i w dosłownym tłumaczeniu oznacza kartkę papieru. Skandynawski styl, klasyczne kroje, doskonała jakość, obok tego połączenia nie da się przejść obojętnie. I faktycznie te ciuchy są zazwyczaj takie jak ta Filipa. One są takie bardzo proste. To są, wydaje mi się, bo teraz jak czytam, że to jest sieciówka z H&M, to mnie to trochę zaskoczyło, ale zawsze wydawało mi się, że to są ciuchy takie dobre jakościowo. Oni nawet mają taką mega fajną metkę, nie wiem, czy ją kiedyś widzieliście. Ona jest taka przyta w specyficzny sposób. I no, to tak jak mówię, to kolejny raz nie są ciuchy dla mnie, ale zwracają zawsze swoją uwagę w lumpie. Moją uwagę? Swoją obecnością. I naprawdę wydają mi się mega zawsze takie jakościowe. I teraz trochę mnie zaskakuje, że są z sieciówki. Co o tym myślicie? Kolejna firma i czytam i też już mam takie ale i nie chodzi o to, że interesują mnie tylko firmy luksusowe, chociaż szczerze mówiąc takich w lumpeksach szukam i dobrze o tym wiecie, ale kiedy czytam, że Selected, firma, którą bardzo lubię i kojarzyłam się z ciuchami właśnie dobrej jakości, jest należy do skandynawskiej grupy odzieżowej Bestseller, która zrzesza między innymi pod swoimi skrzydłami Vero Mode oraz Jack and Jones, to chyba jednak nie będę Wam tego polecała. Chociaż jeśli chcecie, poczytajcie sobie o tym więcej, bo może się okaże, że ja po prostu błędnie zakładam, że jest to bubel. Kolejna firma, o której powiem, niestety też jest sieciówką, ale bardzo ją lubię ze względu na dobre składy i ciekawe fasony. I chodzi mi tutaj o Kosa. Kos, czyli szwedzki brat
H&M-u, czy tak się w ogóle mówi? H&M, H&M, jak to się mówi? Powiedzcie mi, H&M. Ale wyczytałam też, że tak jak H&M jest typowo szwedzki, to jego brat COS jest angielski. Dziwne, ale prawdziwe. Ale ja na przykład bardzo lubię, ponieważ dużo jest tam bawełny, wiskozy, lnu. I są mega fajne fasony, które są właśnie w takim skandynawskim stylu, czyli nie ma tam takiego przepychu. To jest wszystko takie, jakbym mogła teraz nosić. Teraz właśnie, jak dojrzałam. I nie interesują mnie tak za bardzo już wzory w stylu Versace. Wydaje mi się, że to są naprawdę mega fajne ciuchy. Można tam znaleźć dużo fajnych rzeczy, chociaż uważam, że na przestrzeni lat strasznie ta firma podrożała. Pamiętam, jak można było tam ze spokojem wejść i kupić spódnicę, czy bluzkę, czy koszulę za około stówkę. To teraz bez czterech w kieszeni nie ma po co tam chodzić, chyba że na wyprzedaż. Ceny są moim zdaniem duże, dlatego też wolę szukać ich ciuchów w lumpach. Dlatego też nie ma z tym problemu, że ich ciuchy właśnie są takie ponadczasowe, nie kierują się trendami. I robią ciuchy, które można ubrać po 5 latach i nadal będzie się wyglądało w nich spoko. Więc jeżeli traficie w lumpie, albo już macie 3 pofalcie w komentarzach, ale jeżeli traficie w lumpie, to koniecznie zwróćcie na to uwagę i zastanówcie się, czy to nie jest rzecz, którą być może potrzebujecie. I to już była ostatnia firma, o której chciałam wspomnieć, ostatnia marka odzieżowa, czyli COS. Czyli przeczytam Wam jeszcze raz. 80s by, by Malene Birger, Agnes Studios, Heartmate, Julia Fagerholt, Filipa K. Gani, Samso, Arket, Selected, tu daję znak zapytania, i COS. Jeżeli macie ciuchy tych marek odzieżowych, koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeżeli ich nie znaliście, to też mi o tym napiszcie. I jeżeli chcecie więcej poradników, to tak jak mówiłam wcześniej, subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, ale zachęcam też Was do odwiedzenia naszej lumpiarskiej grupki na Facebooku, ponieważ tam dzieje się całkiem sporo. Dziewczyny głównie chwalą się tym, co udało im się znaleźć, co jest dobre jakościowo i co jest fajne. Jakieś firmy torebego, o których ja nigdy nie słyszałam. Więc ja nie mogę Wam powiedzieć tego wszystkiego, co wiedzą one, więc zachęcam jeszcze raz lumpiarze na Facebooku. I co? Do zobaczenia!